ustal swoją życiową pasję, a potem znajdź pracę, która odpowiada tej pasji, to jedna z najgorszych rad, jaką możesz dostać z poradników na temat rozwoju osobistego. Ta złota myśl, podszyta ideą bycia odważnym w wyborze życiowej ścieżki i oczywiście poparta przykładami szczęśliwców, którzy tego dokonali, mąci w głowie całemu młodemu i nie tylko młodemu pokoleniu. W internecie znajdziesz mnóstwo wzniosłych przemówień na temat pasji, takich jak to Steve'a Jobsa na Uniwersytecie Stanford. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Jobs mówi w nim, że musisz dowiedzieć się, co kochasz robić, a później zacząć to robić. Jeśli nie wiesz, co jest twoją pasją, to musisz szukać dalej i wierzyć, że kiedyś wydarzy się coś, co będzie tym momentem przełomu. Momentem, kiedy wszystkie kropki połączą się w całość. Wierzymy w takie przemówienia, bo one po pierwsze łapią za serce, a po drugie są wzmocnione autorytetem przemawiającego. A autorytet według Roberta Cialdiniego jest jednym z sześciu najsilniejszych narzędzi perswazji. Dlatego to właśnie duże firmy wykorzystują znane twarze do reklamowania swoich produktów. Pasztet drobiowy, reklamowany przez Lewandowskiego, to nie jest ten sam pasztet reklamowany przez Wojciecha Pytlarza. Oczywiście, że ten Lewego jest lepszy, mimo identycznego składu. W ten sposób świat rozwoju osobistego stworzył wiele mitów, które powtarzane przez lata stały się takimi prawdami objawionymi. Wierzymy w nie, bo są wersją świata, w który chcemy wierzyć. Chcemy wierzyć w jakąś czarodziejską, właściwą pracę, która tylko czeka na odkrycie. I kiedy ją odkryjemy, oczywiście z pomocą jakiegoś prawa przyciągania, nasze życie magicznie się zmieni, poczujemy jakąś więź z naszym przeznaczeniem. Ok, pora zejść na ziemię. Na pozór rada, aby kierować się w życiu swoją pasją, wydaje się być jedynie przejawem takiego niewinnego optymizmu. A niestety konsekwencje jej stosowania są ogromne. Dzieje się tak, bo ludzie szukając pasji mają dość specyficzne oczekiwania. Zakładają, że pasja oznacza wejście na jakąś łatwiejszą drogę osiągania sukcesu, drogę, podczas której wszystko jest lekkie, przyjemne i nie trzeba brudzić sobie rąk, drogę, gdzie wizja jest na pierwszym miejscu, rozwój osobisty jest na drugim, nauka na trzecim, a praca jest na czwartym miejscu. I zauważyłem ten syndrom u wielu osób wkręconych w tak zwany rozwój osobisty. Tą ciągłą potrzebę czytania kolejnych książek, udziału w kolejnych szkoleniach i odkrywania swojego potencjału. Col Newport, bardzo ceniony przeze mnie autor, w książce Moja praca, moja pasja, podaje wiele przykładów, które pokazują, że cechy, dzięki którym nasze życie jest ciekawe, ma niewiele wspólnego z wewnętrznymi przemyśleniami i zastanawianiem się nad sobą. Mało tego, jeśli rzeczywistość nie odpowiada twoim wyobrażeniom, na przykład nie potrafisz znaleźć pasji, nie czujesz tych motyli w brzuchu, zaczynasz się zamartwiać i wątpić we własną wartość. I okej, twój świat wewnętrzny jest niezwykle ważny, ale on cię wspiera wyłącznie wtedy, kiedy przełożysz go na świat realny. Inaczej będzie wyłącznie taką mentalną masturbacją. Chwilowo to daje odrobinę przyjemności, ale w długiej perspektywie zamyka na możliwość doświadczania pasji, o którą tak usilnie się walczy. A co jeśli pasji się nie szuka, lecz się tworzy w wyniku właściwej pracy? Wywiady z ludźmi o fascynujących karierach pokazują, jak złożone są ich genezy. Ze znanych biografii dowiadujemy się, że początki wielkich osiągnięć to raczej konsekwencja splotu pewnych okoliczności. Steve Jobs, wspomniany już,
jak zaczynał, był biedny, zagubiony i chciał po prostu zarobić. Zajął się elektroniką, bo obiecywało mu to szybki zarobek. Chciał sprzedawać kalifornijskim hobbystom płytki dla podzespołów komputerowych. Jobs zupełnie nie znał się na kwestiach technicznych, więc poprosił o pomoc swojego przyjaciela Steve'a Woźniaka. I w jednym ze sklepów komputerowych powiedziano mu, że nie chcą jego płytek, ale chętnie kupiliby całe komputery. Gotowi byli zapłacić bodajże po $500 za sztukę i wzięliby na początku 50 sztuk komputerów. I w ten niespodziewany sposób narodziła się firma Apple, reszta jest historią. Bill Gates miał pierwszy kontakt z komputerem w wieku 13 lat i w tym czasie na terenie szkoły w Seattle, gdzie uczył się raczej razem z innym przyszłym założycielem Microsoftu, Paulem Allenem, w jego szkole zainstalowano terminal komputerów. Tak się złożyło, że matka Gatesa była członkiem rady dyrektorów i Bill miał dostęp do komputera, do którego nie mieli dostępu inni rówieśnicy. Gates mógł zapoznać się z programowaniem i pisać w ten sposób pierwsze linie kodu i to doświadczenie zainspirowało go do dalszego rozwijania swoich umiejętności programistycznych i stało się początkiem jego kariery w branży technologicznej. Po pewnym czasie wraz właśnie z Paulem Allenem założył firmę Microsoft i podpisał pierwszy kontrakt z IBM-em. Jakoś tak się składa, że największe firmy technologiczne w Stanach były raczej czymś na małą skalę, pewnym zbiegiem okoliczności, które niespodziewanie okazały się strzałem w dziesiątkę i dostały wiatru w żagle. Nie zrodziły się z pasji, ale z eksperymentu. Były raczej zakładem z samym sobą, czy uda nam się na tym zarobić. Bez dwóch zdań te firmy z czasem stały się pasją ich twórców, ale właśnie w tak przedstawionej kolejności. Okej, ale przecież nie każdy staje się przedsiębiorcą. Jak więc podejść do tematu pasji, jeśli jesteś pracownikiem? Ami Wrześniewski, profesor Uniwersytetu Yale, specjalistka od zachowań w ramach organizacji, przez całą swoją karierę akademicką badała stosunek ludzi do swojej pracy. I zgodnie z jej badaniami, najszczęśliwszymi, najmocniej kochającymi swój zawód pracownikami są nie ci, którzy podążali za swoją pasją, ale ci, którzy wykonują ten zawód tak długo, że stali się naprawdę dobrzy w tym, co robią. Z kolei Ksikszantamichali, znany z badań nad przepływem, pokazał, że zatracić w pracy możemy się wtedy, kiedy poziom naszych umiejętności jest właściwie dobrany do trudności zadania i ten warunek w połączeniu z autonomią w pracy, z możliwością rozwijania kompetencji i dobrymi relacjami w firmie sprawia, że praca staje się naszą pasją. Jak ja odkrywałem moją pasję? Przez lata byłem mocno wkręcony w rynek rozwoju osobistego i zbiegło się to w czasie z okresem, kiedy czułem, że studia na uczelni rolniczej i potem praca w rolnictwie nie do końca jest tym, co chciałbym robić w życiu. Miałem już pewne praktyczne doświadczenie w tej branży, znałem charakter tej pracy, jednak nie to zadecydowało, że zrezygnowałem z rolnictwa. Zdecydował fakt, że nie czułem w sobie chęci do uczenia się. Zauważyłem, że kiedy czytałem branżowe czasopisma, to często zasypiałem, w odróżnieniu na przykład od psychologii, którą mogłem studiować całymi godzinami. I to dało mi do myślenia. I moim kolejnym zajęciem był trening mentalny sportowców. Tu, w odróżnieniu od rolnictwa, mogłem oddawać się nauce i tworzeniu wartościowego kontentu. Prowadziłem bloga, nagrywałem różne filmy, z czasem pojawili się pierwsi klienci, z którymi pracowałem jeden na jeden lub pracowałem z drużynami. Sprzedawałem też własne produkty z treningu mentalnego. I poświęcałem tej pracy dużo godzin i niby wszystko tam pasowało, oprócz jednego, pieniędzy. Nie czułem, żeby ten rynek pozwolił mi zarobić na miarę moich oczekiwań. I wtedy zdałem sobie sprawę, że chyba nie każdą pasję da się zmonetyzować, przynajmniej nie każdy potrafi. Myślę, że pewnie teraz poradziłbym sobie lepiej, ale na tamten moment nie potrafiłem.
bo nie miałem wtedy innych kompetencji, które mogłyby mi pomóc rozkręcić ten biznes. Przede wszystkim marketingu, prowadzenia social mediów, budowania lejków sprzedażowych, tworzenia reklam na Facebooku i tak dalej. A może też po prostu nie miałem szczęścia. Raczej już do tego nie wracam. Bo dobrodziejstwo, a zarazem problem dzisiejszych czasów polega na tym, że wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę dowolną rzecz, którą mógłbyś się zajmować, a dostaniesz wiele przykładów ludzi, którzy odnieśli sukces. Wielu z nich oczywiście prowadzi szkolenia ze swojej specjalności. I tutaj skrót myślowy, a zarazem błąd poznawczy polega na tym, że zakładamy, że skoro im się udało, to mi także może się udać. I oczywiście poniekąd to prawda i w psychologii sportu taką technikę nazywamy doświadczeniem zastępczym. Czyli przekonanie, że inni podobni do nas odnieśli sukces, może nam pomóc uwierzyć w siebie. Tylko że problem z tą techniką jest taki, że perswazyjnie wykorzystuje ona efekt dowodu społecznego. Dowód społeczny w sprzedaży ma przekonać cię, że inni ludzie już podjęli decyzję i cieszą się z jej efektów, a ty, niepewny, czekasz jak ten kołek. Sprzedawcy szkoleń pokażą ci, ile osób kupiło ich produkt, pokażą najlepsze opinie klientów i ilość gwiazdek, ale nie pokażą ci jednego. Jaki procent przeszkolonych osób faktycznie osiąga efekty, o jakich mówi oferta? Realnie to mniej niż 5%. I dlaczego tak mało? Bo pasja i wiedza z wąskiego obszaru to jedynie mała część tego, co decyduje o sukcesie. Do tego trzeba jeszcze dodać inne umiejętności, zarówno miękkie, jak i twarde, ale także kontakty, kapitał, relacje z partnerem, sytuację zdrowotną, czy po prostu szczęście. Bo sukces ma bardzo złożoną genezę, mimo że chcielibyśmy, żeby istniała jakaś magiczna formuła. I słyszymy tylko historię tych osób, którym się udało. Przegrani, których jest zdecydowana większość, siedzą cicho. Ja po przygodzie z treningiem mentalnym szukałem dalej. Przez lata grałem w siatkówkę na poziomie centralnym, w drugiej lidze i pod koniec tej mojej drugoligowej przygody pojawiła się okazja do dołączenia do sztabu żeńskiego zespołu z Ekstraklasy jako drugi trener i to było, tak mi się wydawało, spełnienie jakichś marzeń, jednak szybko okazało się, że jara mnie wyłącznie wizja zostania trenerem, a nie sam proces trenowania zespołu. Treningi dwa razy dziennie, dużo wyjazdów, odpraw meczowych, rozgrzewek i tak dalej, to nie był styl życia, który chciałem prowadzić. I okazało się, że byłem w tym samym miejscu, co w rolnictwie. Były z tego jakieś pieniądze, ale sam proces wypalał mnie psychicznie. I myślę, że właśnie ludziom często jedynie wydaje się, że coś jest ich pasją. Kiedy już zaczną to robić, okazuje się, że z wielu rzeczy nie zdawali sobie sprawy. Przede wszystkim pojawiają się problemy, z którymi nigdy nie chcieli się mierzyć. Dlatego szukanie pasji, zanim czegoś doświadczymy, jest obarczone tak dużym błędem, bo wyobrażamy sobie przyszłość bez posiadania jakiegokolwiek doświadczenia. Stąd wniosek, że powinniśmy bez ponoszenia ryzyka jak najszybciej spróbować nowego pomysłu. I dopiero po wypełnieniu naszego mózgu nowymi danymi będziemy bliżej odpowiedzi na pytanie, czy to jest to, co chcielibyśmy robić. U mnie wizja bycia trenerem siatkówki również okazała się nietrafiona i w sumie nigdy więcej do niej nie wróciłem, mimo propozycji później z kilku klubów. Widzę, że na przestrzeni lat miałem szansę eksplorowania różnych zajęć dzięki temu, że miałem poduszkę finansową i plan B w razie niepowodzenia. Bo póki nie wiedziałem, czy mój nowy pomysł wypali, to nie zamierzałem w 100% rezygnować z rolnictwa i to pozwalało mi spać spokojnie. Myślę, że wiele osób nie eksploruje swojego życiowego celu właśnie z powodu braku poczucia bezpieczeństwa. Nieumiejętność oszczędzania sprawia, że żyją z miesiąca na miesiąc i
rezygnowanie z pracy w takich okolicznościach jest nierozsądne, nawet jeśli tej pracy nienawidzisz, no bo z czego będziesz żył, jeśli twój optymizm nie pokryje się z rzeczywistością. Po nieudanym epizodzie z trenerką moja motywacja do poszukiwań osłabła. Czytałem dużo książek na temat biznesu, duchowości czy psychologii. Żyłem jednak bez jakichś większych celów i myślałem sobie, że może o to właśnie w życiu chodzi, żeby zaakceptować rzeczywistość taką, jaka ona jest i nie napinać się za bardzo. I wtedy stało się to, o czym nie mówią guru rozwoju osobistego. Po prostu miałem szczęście. Bo trafił się rok, w którym była ogromna susza, co spowodowało niskie ceny zbioru warzyw w całej Polsce. A tak się złożyło, że ja akurat uprawiałem cebulę, miałem studnie i cały sezon nawadniałem moją uprawę. Tutaj widzisz zdjęcie z tego okresu podczas podlewania. Pamiętam, że tego lata jakieś 40 dni, 40 nocy w zasadzie spędziłem na polu, podlewając tą uprawę. I szacowałem, że od momentu zbiorów, czyli od września do wiosny, większość rolników wyprzeda swoje zapasy i gdzieś w okolicach maja, czerwca pojawi się pewna luka podażowa na rynku. Trzymałem więc moje warzywko do tego okresu w chłodni i zgodnie z przewidywaniami właśnie wtedy ceny cebuli eksplodowały. Więc w zasadzie to szczęście i moja jakaś tam zasługa w dostrzeżeniu tej szansy w tym roku zapełniła mój portfel i tym samym wróciła do mnie motywacja do testowania nowych pomysłów, bo pojawiła się nowa zmienna, kapitał do zainwestowania. Pojawiła się nowa okoliczność, która niejako wymusiła na mnie rozglądanie się za czymś, w co można zainwestować. I zainteresowałem się nieruchomościami. Za zarobione pieniądze z upraw postanowiliśmy z żoną kupić kilka starych mieszkań z zamiarem remontu i sprzedaży z zyskiem. Odkrywaliśmy ten rynek, uczyliśmy się na błędach, świętowaliśmy sukcesy, mieliśmy po drodze jakieś tam drobne porażki i przez kilka lat, po kilku latach mamy na koncie już ponad 60 wyremontowanych mieszkań. Jest koniec roku 2023 i nadal się tym zajmujemy. Nie czuję jednak, żeby nieruchomości były moją pasją, mimo że na początku wiele na to wskazywało. Ta praca pozwalała mi bardzo dobrze zarabiać i generalnie jest w porządku, jednak coraz częściej dopadała mnie nuda i wątpliwości, czy w sumie chciałbym to robić do końca życia. I pamiętam, że w pewien jesienny, ponury wieczór odpaliłem sobie film Whiplash reżysera. No nie pamiętam, kto to reżyserował. W każdym razie film opowiada historię młodego perkusisty, który uczęszcza do prestiżowej szkoły muzycznej w Nowym Jorku. Tam zostaje zauważony przez skoncentrowanego na perfekcji i wymagającego nauczyciela, który prowadzi orkiestrę jazzową. I ten nauczyciel, bodajże Fletcher, jest bardzo wymagający, a czasem nawet brutalny w swoich metodach nauczania, dążąc do wydobycia z uczniów maksymalnego potencjału. I ten uczeń z Fletcherem rywalizują ze sobą. I w finałowej scenie uczeń buntuje się przeciwko swojemu nauczycielowi i daje spontaniczny pokaz swoich umiejętności. Ta scena pozwoliła mi spojrzeć na pasję z zupełnie innej strony. Pasja nie jest ani konkretnym zawodem, ani konkretną branżą. Pasją jest aktywność, która cię angażuje. Pasją jest nabywanie umiejętności. Pasją jest sposób, w jaki pracujesz. Bo kiedy odrzucisz skrypty, które narzucił nam system społeczny i skierujesz umysł w stronę twojej pierwotnej ciekawości, to pasja pojawi się jako niezamierzony efekt uboczny zdobywania biegłości w danej dziedzinie. I ta pierwotna ciekawość jest w naszym DNA. System edukacji sprawił, że straciliśmy do niej dostęp. Zobacz, że odkrywanie to cecha charakterystyczna dla dzieci, ale ona na etapie szkoły jest sukcesywnie tłumiona.
Bo zadaniem szkoły nie jest uczynić z ciebie wyjątkową jednostkę. Szkoła ma cię wyhamować, uśrednić i takiego wrzucić na rynek pracy. Szkoła ci się każe uczyć rzeczy, o których szybko zapomnisz, każe ci czytać o rzeczach, które cię nie interesują, każe ci myśleć w określony sposób i zachowywać się dokładnie tak, jak robią to inni. Jeśli się nie dopasujesz, zostaniesz ukarany złymi stopniami czy negatywnym zachowaniem, a twoi rodzice będą proszeni na rozmowy. Wszystko to ma na celu wytworzyć w tobie presję dopasowania się. Masz myśleć i robić jak większość, mimo że jak pokazują statystyki, większość jest w życiowej czarnej dupie. Uwielbiany przeze mnie autor Robert Greene w książce Jak zostać mistrzem opisuje różne wielkie postacie tego świata i pokazuje, że tym, czego ci ludzie doświadczyli za młodu, było niedopasowanie do innych i rozwijanie wewnętrznego geniuszu. Cytat z książki. Posiadasz w sobie wewnętrzną siłę, która próbuje naprowadzić cię na twoje życiowe zadanie. Chodzi o to, co masz do osiągnięcia w trakcie swojego życia. W dzieciństwie doskonale rozumiałeś tę siłę. Skłaniała cię ona do podejmowania działań i zajmowania się rzeczami, które odpowiadały twoim wrodzonym upodobaniom, rozbudzającym w tobie głęboką i pierwotną ciekawość. W kolejnych latach siła ta traci na znaczeniu, ponieważ w coraz większym stopniu kierujemy się radami rodziców i rówieśników, coraz więcej uwagi poświęcamy także nużącym sprawom dnia codziennego. To może stać się źródłem poczucia nieszczęśliwości, który wynika z braku kontaktu z własną tożsamością i źródłem indywidualnej wyjątkowości. Poszukiwanie życiowego powołania zostało zniekształcone przez rynek rozwoju osobistego, bo pasję pokazuje się jako przyjemne uczucie, pokazuje się jako fajną pracę, do której chodzisz z uśmiechem na twarzy i która cię nie męczy. Jednak to nie jest pasja. Pasja jest procesem twórczym, w którym rozwijasz swoje rzemiosło. I ten proces jest charówką. Jeśli wierzysz, że jest inaczej, to nigdy nie znajdziesz pasji, bo zawsze mylnie zinterpretujesz etap tak zwanego terminowania, w którym stawiasz pierwsze kroki, kiedy nic jeszcze nie umiesz i widzisz, ile jeszcze pracy przed tobą. Załóżmy, że szukasz swojej pasji i dostajesz pracę jako handlowiec. W pierwszym miesiącu nic nie sprzedajesz, stresują cię telefony do klientów i czujesz się niepewnie podczas rozmów. Dochodzisz do wniosku, że to nie jest twoja pasja i zmieniasz pracę. I prawdopodobnie patrzyłeś na tą pracę przez pryzmat stanowiska, a nie umiejętności. Bo dobry sprzedawca to zestaw umiejętności, które są sukcesywnie rozwijane i zbierane w całość. Sprzedaż to jest dziedzina, która wymaga rozwoju inteligencji emocjonalnej, inteligencji społecznej, perswazji, negocjacji, autoprezentacji itd. Jeśli traktujesz swoją pracę jako stanowisko i nie zainteresowałeś się umiejętnościami, które trzeba w niej rozwinąć, to nawet nie rozpocząłeś procesu terminowania. Jedyne, czego się dowiedziałeś, to fakt, że nic nie umiesz jako sprzedawca. A nawet jeśli zacząłeś, to od razu się poddałeś, bo nie rozumiesz, że pasja wymaga długotrwałego treningu. I aby rozwinąć w sobie pasję do robienia czegoś, musisz przyjąć inną postawę. Nazywam ją postawą rzemieślnika. Ta postawa wymaga zrozumienia, że jedyną drogą do stawania się lepszym jest trening, a tym, co stoi na przeszkodzie, jest tylko i wyłącznie ludzka skłonność do unikania bólu. Bo dobry trening boli. Przeprowadzono wiele badań na temat specyfiki treningu najlepszych ludzi w swoich dziedzinach i wyniki tych badań nie pozostawiają złudzeń. Trening, który robi różnicę, jest nieprzyjemny, jest żmudny i wymaga olbrzymiej koncentracji. Zawiera więc to, czego za wszelką cenę chcę uniknąć, gadzia część naszego mózgu, czyli strat
energii. Każdego dnia w Twoim umyśle toczy się walka pomiędzy tym gadzim mózgiem, który dba o Twoje przetrwanie, a jego młodszą częścią, korą mózgową, która dba o Twoje wyższe cele. I kora mózgowa to jest Twoja świadomość, która nie chce, aby Twoje życie polegało wyłącznie na przetrwaniu. Ona właśnie chce zawalczyć o głębszy sens Twojego życia. I tę walkę czujesz w momentach, kiedy pragniesz osiągnąć jakiś cel. Kiedy bierzesz się do działania i wraz ze zwiększaniem się trudności nasila Ci się głos w Twojej głowie, który każe Ci przestać. I teraz opanowanie tego głosu i kontynuowanie treningu pomimo trudności jest tym, co faktycznie stanowi o Twoich postępach. Sprzedawca, który nie umie sprzedawać, ale ma cel, aby stać się najlepszym sprzedawcą w swojej firmie, musi najpierw rozwinąć w sobie świadomość występowania tych dwóch sił. Dopiero wtedy będzie potrafił interpretować siebie nie tylko jako sprzedawcę pod konkretnym imieniem i nazwiskiem, ale także jako zestaw umiejętności, który może mierzyć i który może rozwijać. I kiedy przyjmie postawę rzemieślnika, to zacznie rozumieć, że jeśli faktycznie chce osiągnąć konkretny cel, to osiągnie go dzięki właściwemu doborowi ćwiczeń i cierpliwości w oczekiwaniu na wyniki. Kiedy rzemieślnik zaufa procesowi, to wynik zajmie się sam sobą. Tak jak już mówiłem, etap, w którym rzemieślnik uczy się nowych umiejętności, nazywamy terminowaniem. I dawno temu struktura nauki danej profesji była dużo prostsza, co nie znaczy, że była łatwiejsza. Po prostu uczeń przychodził do pracy i na początku przyglądał się pracy swojego mistrza, potem pod jego okiem zaczynał wykonywać najprostsze czynności. I z czasem zakres złożoności jego zadań sukcesywnie się zwiększał, jego praca była oceniana i korygowana pod okiem mistrza, a po wielu latach uczeń sam stawał się mistrzem, czyli jego umiejętności wryły się w jego system nerwowy. I ten proces ciągnął się latami. Uczeń na początku był nieświadomie niekompetentny. Przychodząc do pracy, nie wiedział, ile jeszcze nie wie. I na etapie obserwacji i pierwszych prób czuł już świadomą niekompetencję. Zdawał sobie sprawę, że w porównaniu do mistrza w zasadzie nic nie umie i że nauka tego rzemiosła jest trudna. Natomiast w trakcie miesięcy i lat praktyki wychodziły mu coraz trudniejsze zadania. Stawał się świadomie kompetentny, ale jego praca cały czas wymagała olbrzymiej koncentracji. Dopiero po wielu, wielu latach uczeń nabywał nieświadomą kompetencję. Jego umiejętności stawały się automatyczne, a wykonywanie tego jego rzemiosła wydawało się takie lekkie i bezwysiłkowe. I ten cały proces od żółtodzioba do eksperta wymagał olbrzymich nakładów czasowych i energetycznych. I to do dnia dzisiejszego się nie zmieniło. Czas, koncentracja i właściwy trening decydują o Twoim poziomie mistrzostwa. Ale niestety, stety lub niestety, zmienił się świat i oczekiwania ludzi. Dzisiejszy rzemieślnik ma dużo trudniej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, bo z każdej strony coś próbuje zabrać jego uwagę, a dostępność opcji, które dadzą chwilową przyjemność, jest przeogromna. I dystraktory, czyli właśnie rozpraszacze, rozrzedzają jego wiązkę energii psychicznej, którą mógłby w całości oddać treningowi. I właśnie to prowadzi do braku postępów, a następnie w związku z tym do spadku motywacji i utraty poczucia skuteczności. I doświadczanie postępów jest tym trudniejsze, że nauka dowolnej umiejętności nie odbywa się w sposób liniowy. Czyli nie jest tak, że każda godzina poświęcona treningowi daje wprost proporcjonalny wzrost umiejętności. George Leonard w książce Mastery przedstawił model, który opisuje typowy przebieg, taki modelowy przebieg procesu uczenia się nowych umiejętności czy też osiągania celów. Leonard wyróżnił 5 etapów na tak zwanej krzywej uczenia się. W początku zawsze jest gwałtowny wzrost, bo kiedy zaczynamy się uczyć czegoś nowego, zazwyczaj odczuwamy entuzjazm, jakąś euforię, bo jeśli
wytrwasz na początku, to progres jest bardzo szybki i każdy nowy krok w przód przynosi nam dużą satysfakcję. I w tym, na tym etapie zwykle odczuwamy dużą motywację. Jednak niezależnie od tego, jak wyglądał twój początek, jak duży był ten wzrost, to jest pewne, że prędzej czy później nadejdzie faza szczytu, która bardzo szybko przechodzi w fazę spadku. I to jest etap, w którym pojawiają się frustracja, zmęczenie i poczucie jakiejś stagnacji. I bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, że spadek tyczy się tylko względem szczytu i najczęściej jest spowodowany dołączaniem kolejnego, nowego elementu nauki danej umiejętności. W ten sposób obciążasz umysł nowym zadaniem, które wymaga maksymalnego skupienia, które wymaga wielu prób i wprowadzania na bieżąco wielu korekt w sposobie działania. Następnie przechodzimy do etapu tak zwanego płaskowyżu, kiedy przez dłuższy czas nie widzisz efektów swojej pracy. I na tym etapie możesz właśnie zacząć tracić wiarę w siebie i w możliwość osiągnięcia twojego celu. Może się pojawić poczucie beznadziejności lub takie przekonanie, że kurczę, być może nie jesteś wystarczająco zdolny do opanowania danej umiejętności. A tak naprawdę płaskowyż nie jest okresem, w którym nic się nie dzieje, jest wręcz przeciwnie. To właśnie w tym okresie następuje integracja umiejętności na głębszym poziomie twojego mózgu. Elementy, które na razie wykonujesz świadomie i w pełnej koncentracji, ulegają automatyzacji i już niedługo, jeśli wytrwasz, to będziesz je wykonywać w dużym stopniu nieświadomie. I w końcu, po przejściu przez wszystkie trudności, dochodzimy do momentu, w którym dotychczas nowe zadanie wykonujemy z płynnością i precyzją. Wykonanie wymaga mniejszego wysiłku, a twoje zintegrowane już umiejętności niejako same z ciebie wypływają. Czyli twoja wytrwała, ciężka praca zaowocowała wytworzeniem i podświadomym, żeby powiedzieć, zaprogramowaniem twoich umiejętności. I to zaowocuje kolejnym wzrostem. Jeśli dalej będziesz kontynuował rozwój tej umiejętności, to cały ten cykl będzie się powtarzał. I teraz wyobraź sobie początkującego sprzedawcę, który wykonuje telefony do obcych ludzi w pierwszym dniu jego pracy. Oczywiście ten dzień jest dla niego koszmarem, ale po tygodniu czuje pierwszy wzrost. Przestaje się już tak stresować. Po miesiącu przechodzi do fazy płaskowyżu i teraz tutaj może zostać lub może dalej się rozwijać. Ale załóżmy, że postanawia analizować swoje rozmowy, zaczyna poznawać nowe techniki sprzedaży i dalej szkoli swój warsztat. To prowadzi do kolejnych wzrostów, które wkrótce doprowadzą do takiego poziomu umiejętności sprzedaży, że postronni obserwatorzy nazwą to jakimś darem lub talentem, nie mogąc nadziwić się łatwością, z jaką ten sprzedawca zamyka sprzedaż. Elementem, który spaja wszystkie etapy treningu w jedną całość, jest zaufanie do procesu. Bob Rotella, znany w Stanach psycholog sportowy, uczył swoich zawodników prostej filozofii. Trenuj i ufaj. I ta mantra miała przypominać zawodnikom, że po pierwsze muszą być zdyscyplinowani i ciężko trenować, ale po drugie muszą ufać, że prędzej czy później trening przyniesie spodziewane rezultaty. Bo to właśnie ten brak liniowości na wykresie postępu względem czasu jest, uważam, największą mentalną barierą, która zatrzymuje ludzi przed osiąganiem swoich celów. Trenuj i ufaj jest według mnie najprostszą drogą do odnalezienia pasji w życiu. Nie jest drogą łatwą, bo wymaga przejścia przez wszystkie etapy na krzywej uczenia się, natomiast prędzej czy później da wymierne efekty. Doprowadzi cię do momentu, kiedy będziesz wyróżniał się w twojej specjalizacji. To z kolei sprawi, że inni ludzie będą gotowi zapłacić dużo i bardzo dużo za skorzystanie z twojego rzemiosła. I nie ma znaczenia, czy wybierzesz drogę sportowca, muzyka, przedsiębiorcy, lekarza czy twórcy internetowego. Ale kiedy staniesz się w czymś na tyle dobry, że będziesz wyróżniał się na rynku,
to pasja pojawi się jako efekt uboczny procesu stawania się mistrzem. Bo jak powiedział aktor Steve Martin, jeśli nie będziesz próbował stać się tak dobry, żeby wszyscy to widzieli, najprawdopodobniej nie pokochasz swojej pracy bez względu na to, czy według ciebie jest ona zgodna z twoim powołaniem, czy nie. I tym zdaniem chciałbym zakończyć. Do zobaczenia, rzemieślniku. Trzymaj się.